Znaczy my do każdego meczu podchodzimy, żeby wygrać i tak samo podeszliśmy do tego spotkania. Wiedzieliśmy, że zespół z Gdańska jest tu faworytem, jest bardzo doświadczonym zespołem, no ale jak pokazał zeszłotygodniowy mecz, że potrafimy wygrywać z każdym i takim założeniem przyjeżdżaliśmy. Chłopacy zostawili kawał serducha na parkiecie i chwała im za to. Chciałbym jeszcze raz pogratulować za tą walkę i za 3 punkty. No tak, goniliśmy. Fakt, że mieliśmy na początku bardzo klarowne sytuacje, gdzie my powinniśmy wyjść na prowadzenie, ale zespół, tak jak już powiedziałem wcześniej, pokazał charakter i wolę walki i 3 punkty wracają do pierwszej stolicy. Trener nie musiał wiele mówić, powiedział, że mamy zagrać tak samo jak z Kamienicą, być kolektywem, pracować jeden za drugiego i to wyglądało tak, jak miało wyglądać. Może nie to, że goniliśmy wynik przez cały mecz, ale pomimo tego, że przegrywaliśmy, zawsze byliśmy kolektywem i staraliśmy się gonić wynik. Udało się na 2 minuty przed końcem wyrównać i potem dodatkowo strzeliliśmy 2 kolejne i dwubramkowym prowadzeniem kończymy te zawody. Tak, tutaj pan mówi, strefa barażowa może być w zasięgu, ale nie myślimy o tym. Gramy każdy kolejny mecz, to jest nowa historia. Chcemy wygrywać, zdobywać punkty. Nie ukrywam, że to dla nas trochę nowe, bo ostatnie sezony u nas to była walka bardziej w dolnej piątce niż w górnej. Teraz nie ukrywam, że sam jestem zaskoczony tymi wynikami, ale ciężka praca chłopaków na treningach i na boisku owocuje. Dzięki wielkie. Znaczy powiem tak, na pewno jesteśmy zbyt doświadczoną drużyną, żeby doprowadzać do takiej wymiany ciosów, bo jesteśmy zespołem w większości z przeszłością ekstraklasową, w sumie prawie w całości. Mamy 3-1, mamy 4-2, a to ile dzisiaj przeciwnik miał w sytuacji w naszym polu karnym czystych, strzeleckich, to jest na szybko, ja tego nie potrafię wytłumaczyć niczym innym niż tylko jakby naszą słabą postawą w obronie, taką typowo wolicjonalną. KS Gniezno nas po prostu zdominowało taką swoją siłą i walecznością i tak naprawdę my, nie dotrzymując im kroku w tym aspekcie, podaliśmy im dłoń, bo gdyby nie nasze straty niewymuszone i kontry dla drużyny z Wielkopolski, to na pewno nie doszłoby do nerwowej końcówki i do gonienia wyniku, bo byśmy ten wynik korzystny utrzymali. Natomiast no, nie udało się to na pewno nas boli bardzo, bo przegraliśmy pierwszy mecz od bardzo dawna i to jeszcze u siebie. No cóż, no ale nie poddajemy się, cały czas jesteśmy na pierwszym miejscu, cały czas jesteśmy liderem i za tydzień czeka nas bardzo ciężki mecz z drużyną z Kamienicy Królewskiej, który tak naprawdę da nam odpowiedź, czy jesteśmy drużyną na wygranie tej ligi. Tak, myślę, że tutaj nie wiem tak do końca jeszcze na gorąco, muszę zobaczyć dokładnie ten mecz, natomiast rzeczywiście gdzieś tam ten mecz tam odjechał. Dziwne to jest, bo 3-1-4-2, gdzieś tam mieliśmy go pod kontrolą i wydawało się, że bez problemu to dociągniemy. Natomiast rywal jakoś ciągle był blisko i chyba kluczem było to, że przy 3-1, przy 4-2 te bramki kontaktowe wpadały bardzo szybko i nie gdzieś tam nie pozwoliliśmy na to, żeby ten rywal się nam otworzył, trochę bardziej coś zrobił więcej, żeby nam pozwolić tak strzelić bramkę na 5 czy tam na 4-5. I chyba to zaważyło, gdzieś tam łapali kontakt i ciągle wierzyli. Gdyby nie to, to może gdzieś tam by się to ułożyło w naszą stronę, pomimo tej kontuzji, która też nas wybiła trochę pewnie z rytmu i zmartwiła od razu w tej końcówce meczu, gdzie Mikołaj był wiodącą postacią tego spotkania. Możliwe, natomiast jak każdy wie, tą ligę się wygrywa tymi moimi meczami, gdzieś tam z tymi rywalami obok albo niżej w tabeli. Gniezno jest na fali, trzeba to im oddać i pogratulować im tego zwycięstwa, bo naprawdę zrobili kawał roboty. Natomiast my musimy już zapomnieć o tym i rzeczywiście skupić się na tym meczu. To jest jednak mecz pierwszy z drugim miejscem, prestiżowy, ważny, derbowy, najważniejszy chyba w tej rundzie, żeby potem podbudować się i myśleć o czymś dalej.